Witam na moim kanale i zapraszam na trzeci odcinek z tej serii. Kto by uwierzył, że nagram więcej niż jeden odcinek, no ale liczba widzów mnie mobilizuje do ogrywania tego tytułu dalej. Może z czasem bardziej docenię tą grę. Szkoda, że te tramwaje nie wyglądają jak prawdziwki, tylko takie udawane, aczkolwiek ten stary tramwaj ma jakiś taki futurystyczny kształt. Dobra, co ja mam tu zrobić? Może mi powiedzieć się. Ulepsz. Okej. Co ja mam ulepszyć? Przystanki. Żeby ulepszyć przystanki, to muszę przejechać po nich dwa razy. Tylko pytanie, gdzie to jest ten West? Co teraz? A, dobra, przecież możemy jakoś tak edytować, pewnie. Aha, samouczek dalej jest, to super. Jaj. Nie, olej tą. Muszę niestety śmigać tak po kolei. Aha, to z tych trzech przystanków obojętnie które, dobra. Tylko niech znajdę jakikolwiek. Mam nadzieję ogólnie, że tramwaj tędy jedzie w ogóle. Znaczy ten, przez ten przystanek któryś. Kurka woda, no. Weź teraz znajdź przystanek. Zaraz będzie, że nad nim nie jeżdżę. Saint Anthony. Gdzie to jest, panie? A, tutaj zaraz. Ulepsz. Aha, to nie przystanki ulepszamy, tylko... Nie, dobra. Ulepszając przystanki podnosimy level dzielnicy. Człowieniu. Tyle w to grasz i nie wiesz. Poziom przystanku 2x2, czy nie? Tego też się nie da. Dobra, no to tak czy siak musimy widzę z tego, bo ja tylko chyba jedną rundkę zrobiłem w takim wypadku. Poziom przystanku można podnieść, to jest Highlander. Akurat na tym mi nie zależy. Super. Super. Czyli ja to bym chciał tutaj coś. Nimitz. A to do czego należy? Do jakiej dzielnicy? West tutaj. Nie no. Jak jest pokazane jeden na jeden, to sorry. Dobra. Trudno. Śmigamy. Zatem jeszcze raz. Rundeczkę trzeba zrobić. Taka prawda. Wsiadasz czy nie wsiadasz? Przejmij pojazd. Kamera do środka. Dobra. Żeśmy zadzwonili. Dobra. Ej, co my tu możemy zrobić? Mamy takie światła, coś tego? Przełącznik świateł. Włącz główne, proszę bardzo. Chyba, że za mocne puściłem, nie wiem. Dobra, taki wystarczą jednak. Starczą. Ograniczenie prędkości może być, tylko wkurza mnie to, że z ekranu głównego ten włącznik ograniczenie prędkości nie znika. W Bus Simulatorze to się pokazywało na chwilę i tyle. Zaliczam to jako bug. Co ja załączyłem ten? Dobra, weź. Coś już takiego zrobiłem ostatnio. I ten. I się okazało, że to był jakiś ręczny załączony. Super.
Niech ja zobaczę, co ja takiego uaktywniam przyciskiem B. B. Co to jest B? B jak Barbara. Hamulec awaryjny. No super. A jak hamulec awaryjny włącz, wyłącz światła awaryjne? Aha. To tak? A. O. To nawet dobrze widzisz. Dobra, tak czy siak ruszamy w przygodę. Jedziesz, jedziesz? Kurde, nie jestem przyzwyczajony, że on tak wolno rusza. Oczywiście jazda poza godzinami pracy. Nigdy tego nie nigdy tego. W symulatorze też jeździłem poza godzinami pracy. No jedź, człowieniu, jedź. W sumie mam minus 3 minuty straty, może powinienem ten zresetować trasę i na nowo ruszyć. Będzie mi za każdym razem zwracał uwagę, że jestem spóźniony. Trochę słabe mi się wydaje. Dobra, muszę rytm złapać, bo jak widać przyhamowywuję za bardzo. Ale damy radę. No jedź. Tym starym tym nie pokazuje, jaka jest prędkość. Znaczy tu pokazuje, ale ja i tak nic nie widzę. Wolę jakby cyfrowy wyświetlacz. No dobra, no mam na minimapie tam 24 mile na godzinę. Dobra, dajmy szybciej. Będzie mi najwyżej na czerwono pokazywać, że przekraczam prędkość światła. Piękny most, proszę państwa. Chyba szybciej jak 30 to i tak nie leci, widzę. My tutaj... Ej. Zwrotnicę trzeba przestawić. Ej! Kurde, już się bałem, że za bardzo przestawiłem. Trochę mnie stresuje te przestawianie tych zwrotnic. I co, wjadę na czerwonym? Czy już mogę wjechać, jak już wjechałem? Bo nie wiem. Chyba mogę. Tutaj skręt w prawo. Nie wiem, tramwaj. Jak maszynę w prawo, to i tak musi włączyć kierunek? Jak to jest? Aj. I on na zakrętach wyraźnie wytraca sam prędkość. Co jest trochę irytujące. No, czyli jednak trzeba było użyć kierunkowskazu. Tutaj chyba nie muszę. Skoro jest ten droga przede mną tylko i wyłącznie. Dobra, przestawiłem zwrotnicę w ostatnim momencie. Strasznie mnie to denerwuje. No, okej. Okay. Kamera się zaczęła chyba psuć. Kam1. No ma trochę błędów ta gra ma. Dobra, mamy przystanek, dlatego rzucamy prawe światełko. Zahamujmy idealnie, może się uda. Idealna pozycja zatrzymania, no niestety za późno będziemy cały czas, bo mam minus 5 minut opóźnienia, więc nic nie poradzę na to. Za późno wyruszyłem z zajezdni, więc no taka lipa. Dobra, ruszyliśmy, światełko wyłączamy. Trochę zwolnijmy. Lewo, prawo, czyli zwrotnica ma być na prawo. Na środek. Nie, na serio jestem ciekawy, co by było, jakbym skręcił źle. Ile czasu by mi jakby zajął powrót na właściwy tor. Jeszcze jak wiemy, tramwaje w tej grze nie mają wstecznego. Przynajmniej ten. A tu często nie widać, jak tory prowadzą.
Czyli teraz jedziemy na lewo. Dobra, pasażer zgłosił chęć wyjścia. No, ale... bym przywalił. No, samochodziki. A ja w sumie tu nie mam lusterka. Ale przyspieszyłem. Ale chyba tutaj inaczej się nie da jechać. Może ewentualnie na terminal C pojechać, ale ja jadę D. Tak, kot. Rzucamy kierunek na prawo. I stajemy. Okej. Otwieramy. Przystanek gotowy do ulepszenia. Ono to i tak musimy pętlę zrobić. Mi się wydaje. Dobra, zamykamy. Światełko włączone, ruszamy z kopyta, jak to mówią. I skręcamy w lewo, tak? Tutaj w lewo, dobra. Uważając na samochody po prawej i po lewej, no ale... Co mi tam? Serio, tak anemicznie prowadzę ten tramwaj, że aż pasażer mi znowu zasnął? To, że ten... Mam usypiający głos na odcinku, to jeszcze ten... pasażera usypiam. Nieźle. Ale to chyba trzeba przed pętlą go będzie obudzić. Na następnym przystanku wstanę. Przy okazji bilety może posprawdzam. Zobaczymy, ilu gapowiczów tutaj się da złapać. 24, tu nie widzę nic. A, nie muszę widzieć, dobra. Tak na moje wyczucie w zakręty większość trzeba chyba 15 wchodzić, ona w tym momencie wydaje mi się, że za wolno. Jakoś wszedłem ten zakręt. No nic, idziemy dalej. Jedziemy. Ciężarówka z drewnem. Z belami drewna. Bele? Nie. Konary? Drzew? Jak to się nazywa? W każdym bądź razie właśnie tymi drzewami. O. Nie, to się chyba bele nazywa. Bele? Jak zwykle nie pamiętam, aczkolwiek... Było coś takiego w tym farmingu, że się ścinało krzaki i drzewa i się zawoziło. Ale nie pamiętam. Człowiek już nie młody, ma zaniki pamięci, wiecie jak jest. W sumie nie ma się co śmiać. Ale jakby mieć taki ten... Masz ulubiony film, powiedzmy, nie? Nie masz ochoty go... Znaczy, chciałbyś go znowu obejrzeć. Ale pamiętasz fabułę. Tutaj sobie zapominasz, o czym ten film jest i nowo odkrywasz, że jest fajny. I tak w kółko. Nie no, smutne by było. Dobra, na moście to chyba możemy polecieć nieźle. Zobaczmy, czy się rozbuja powyżej 30, czy nie. Jest 30, 31, dobra. No już tak powoli, 32. A na maksa wdepnąłem. Na maksa. No to już jest... Po podłogę wcisnąłem. Ale że jest zakręt, to ja już bym... Aha, ja w prawo jadę, dobra. Myślałem, że w lewo. Jakoś tak... Mam takie wrażenie na tych zakrętach, że coś jest nie tak.
wiadomo, no ja też jakby z automatu zwalniam, bo się boję, że wypadnę z torów, ale jednocześnie też tramwaj sam zwalnia na tym zakręcie. Tak się zastanawiam, czy zwalniać, czy nie zwalniać. Czy to taka fizyka jest, że jak wjeżdżamy w zakręt, to i tak z automatu wytracamy prędkość. Nie wiem. I czemu tu mam lusterko, a tutaj nie mam lusterka? Miałem obudzić kogoś. Weźmy ten. Podjedźmy kawałek jeszcze. Że niby zatrzymuję się tutaj przed pasami. Wiecie, o co chodzi? Aha, zatrzymałem się przed pasami. Nie. Jestem przyzwyczajony, że... A w sumie... Ej, a jak się ten staje? Aha, w prawo strzałką. Kurde. Za dużo tych gier. Jak można mieć fioletowe ten... O, tutaj. Pacjent zasnął. No, to tak wygląda, że wszyscy mają bilet. Dobra. Siadamy. Wyłączmy te światełka awaryjne, z których się nauczyłem. Zaraz. Gdzie one były? W światłach. Dobra. I można jechać. I tak mamy opóźnienie. Bycze to co mi tam? No ruszaj. So tired. Need coffee. Nie wiem, jest jakieś takie słabe przełożenie tej prędkości. Żeby ruszyć w miarę ogarnięcie szybko, to trzeba pasek nabić prawie na 100%. Tylko że potem jak już troszeczkę złapię tej prędkości, to już przyspiesza strasznie mocno. No hamuj. Przejechałem, kurde. O! Serio? Idealna? No dobra. Ale nabija pasek. Prawie wypłata. Wsiadać. Nie mam pojęcia. Aha. Na tym odcinku powiedziałem, że nie idziemy, a jechaliśmy, a teraz zrobiłem na odwrót. Ale jest duży plus tego, że gra pozwala zajrzeć do mapy i sprawdzić, czy tam jedziemy. To jest plus. Nie pamiętam, żeby tak było w oba symulatorze, przynajmniej na początku, jak to wprowadzili. Ale może nie zwracałem na to uwagi. Ja tak mam czasem. Gra mi wypisuje jakby coś na ekranie, a ja rozkminę, co mam zrobić i tak dalej. A tak to jest. Jestem skupiony na prowadzeniu. Ej, 22. To w sumie, tak patrzę teraz na kilometry, na prędkość. Dobra, bo zaraz mnie ukażą, że... Ej, ale to nie ma lusterka. Który to? No kochany, tak się nie robi. Tak w sumie się zastanawiam. Czy kiedykolwiek jak jechałem, to kierowca wyszedł i opieprzył kogoś za głośne słuchanie? Wątpię. Ja raz tylko miałem taką sytuację, że... Usiadłem na siedzeniu po prawej stronie przy samym kierowcy, nie? I ten... I gadałem z kumpelą. A kierowca słuchał jakiejś muzyki. Tam u siebie w kabinie, czy jak to tam się mówi. I się próbowałem przekrzyczeć, nie? Chyba coraz głośniej mówiłem, a ja potrafię dosyć głośno mówić. I w końcu w pewnym momencie się skapnąłem, że
że coś strasznie głośno kierowca tą muzykę puszcza, nie? Bye bye. I tak spojrzałem na kierowcę, a kierowca ten lukał się na mnie normalnie. Tak jakby patrzył się na mnie i ten... I wiedział, że mu przeszkadzam podczas jazdy. Jakby specjalnie tą muzykę głośniej puszczał, żebym ja zauważył, że za głośno gadam. A, no cóż, no. Popełniłem błąd, no nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak głośno gadam. A jak to mówią, życie. Dobra, ruszamy powoli. Ale trzeba na zielone poczekać. Na zielone czekamy. Co za dziwne pasy tu są. Przez trawnik. Już na serio. Projektują te miasto, to mogliby zwrócić na to uwagę. Gdzie są pasy? Ojoj. O, tu mamy zakręt w lewo. Żebym nie przegapił. Zwrotnicę przestawiłem zawczasu. Dobra. Rzucamy kierunek, że skręcamy w lewo. I skręcamy w lewo. Okej. Radiowóz policji. Pomachajmy mu. Kto tu mnie zatrzyma? Kto tu mnie zatrzyma? Najwyżej przywiozę go na przodzie. Minus 3 minuty spóźnienia ponad. W sumie chyba nie ma szans, żeby nadrobić takie spóźnienie. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj trochę przyhamowałem sam. Oj, tutaj jakby ktoś przechodził po pasach, to bym w ogóle nie widział. Na przykład, dobra, prosto idziemy. Prosto, prosto. Jeszcze przynajmniej 3 przystanki przed nami. Przynajmniej. Mamy zakręt w prawo, proszę państwa. Zwrotnica ustawiona, że idziemy w lewo, więc przestawiłem na prawo. Rzucamy kierunek, bo tak trzeba pewnie. Pan się zatrzymał albo pani. No jedź. No dobra, powiedzmy, że to był ostry zakręt. Dobra. Prawidłowe użycie kierunkowskazu. Yo. Aj, kamera. No tutaj chyba już nie muszę wrzucać kierunku. W sumie jest zwyczajna droga, więc... Zwyczajny zakręt. Ale tu już muszę. Ostajemy. Zwalaj się pan z tego, no. A nie, prosto będziemy jechać. Ej! Kurde, dobrze, że ruszył. Oby lipa była, panie lipa! Wsiadać. O, zielona jest. O nie! Cenną rzecz zostawił. Kto? Gdzie? Halo? Jakiś telefon, o. Serio? Jajka ktoś zostawił? Jajka zostawił. To chyba cenna rzecz, nie wiem, dla niego. Dobra. Czekamy na zielone zatem. Dobra, mamy zielone, ruszamy. Szybko. Prawie 6 minut spóźnienia, nieważne. Tak, to jest symulacja, droga pani, to jest symulacja. Prędkość 24 styknie. Co prawda i tak mam wrażenie, jakbyśmy za szybko jechali. Dobra, idziemy prosto. Teraz w lewo, przestawiona zwrotnica, kierunek rzucony. Okej. I
cały czas 22. No dobra. To mi się podoba się. Na pewno na tej mapie są jakieś znajdźki, które mogą odblokować jakieś malowanie albo jakiś może tramwaj. Trzeba będzie kiedyś popatrzeć. Chociaż mam już obie części, czy tam Bus Simulatora, nie wiem, to było chyba 18 i 21 teraz i w żadnym nie zebrałem wszystkich tych znajdziek. Aczkolwiek w 21 dosyć sporo chyba znalazłem. Tak mi się wydaje, ale to wypatrzyłem jakby sam je. Nie internetowałem się. Okej, staniemy. Doskonałe zatrzymanie, idealna pozycja zatrzymania. To jeszcze tak się dzieli? To? Dobra. W sumie idealna pozycja zatrzymania to chyba jest zawsze, bo to chodzi o to, że odpowiednią odległość od krawężnika, żeby trzymać. Tak przynajmniej jest w autobusach. Może ja się cieszę, że mam idealną, znaczy ten idealne zatrzymanie, a to może ja zawsze tak mam. To jest dopiero głowa. Ale nic, to idziemy. Jakbym miał postawiać, że jest znajdźka, to bym postawił, że gdzieś tam, jakbyśmy po tych schodach weszli. Aj, do 30 się rozbrykamy. Tutaj przystanek nie jest dla nas. Jedziemy prosto. Okej. Okay. Zwrotnica jest jak? Bo nie widzę. Prosto jest, dobra. Zwolnię trochę, bo się boję. Będzie fajny zakręt w lewo. Fajny, fajny. O, ale ktoś chce ten... To chyba pelikan? Nie, czapla? Ej, samochodziki moje kochane. Zwrotnica przestawiona na lewo. No jak mógł zasnąć, no? Ha! Jedyny pasażer. I zasnął. Się mu nie dziwię. Dobra, idziemy. Póki zielone w teorii. No jedź, człowieku. Nie wiem. Strasznie mnie irytuje ta prędkość ruszania tego tramwaju. No ale powiedzmy, że jest to kwestia tego, że on jest stary. Jak uderzyłem w pierwszego? Chyba pierwszy uderzył w tramwaj sam. Jak wjeżdżałem, to ta pani z dzieckiem stała. Jej wina, że nie wiem, się zapatrzyła i mi weszła w tramwaj. Ale nie pokazało mi, nie wiem, że minus 20 tysięcy kary. Tak jak w Bus Simulatorze. Aha, super. Ja to nic nie ominąłem. Po prostu przejechałem. Normalnie to jest w moim stylu jakby. A tak często TSW4 mam. Znaczy w ogóle nie w Train Simworldzie, no tam niekoniecznie w czwórce. No tak w ogóle dzisiaj będzie po południu. Nie zapomnij czego? Y-ka wciskać? A co to? Co to jest Y? Przepraszam bardzo. Y to co to jest? A, piasecznica. A, może dlatego tak wolno ruszam, bo mi się koła ślizgają. Może to dobra podpowiedź. Oj, bo my prosto. A ja bym pojechał w prawo i tutaj w prawo, dobra. Zasygnalizujmy, że idziemy w prawo. Chociaż nie wiem, czy musiałem. I tutaj mamy przystaneczek, rozumiem, tak?
się nie rozpędzam, żeby go nie przelecieć. No dobra, zawsze się te światełko. Niech będzie, że teraz hamujemy. Hamujemy, Stefan. Doskonałe zatrzymanie, idealna pozycja. No, to tak na 100%. Idealna pozycja zatrzymania to u mnie będzie zawsze. To obstawiam, że to jest, tak jak mówię, pozostałość po autobusach. Tramwajem nie da się krzywo stanąć. Stajemy tak, jak tory nam pozwalają. Mogę tylko ewentualnie za daleko pojechać albo za blisko, no. Albo przejechać. Tak jak to zrobiłem. A sprawdźmy bilety, jak już. Pasażer ma już bilet. No dobra, trudno. Ruszaj i piasecznicy użyję. Zobaczymy, czy szybciej ruszymy. Nie no, mam nadzieję, że te żółte też się załapiemy. Że to nie będzie potraktowane jako przejazd na czerwonym. Aj, dobra, i tutaj jak zwrotnicy są? Na lewo. Tfu, prosto. No i to co, mam teraz stanąć? Jak to w ogóle jest? Jak ja zasadniczo przejechałem? Jest czerwone tu, czerwone na przejściu dla pieszych. To jak to się ma ogólnie? Bo nie wiem. Ja się nie znam. Ja to tylko prowadzę tramwaj. Dorabiam sobie po godzinach. Po godzinach lech. Tutaj na lewo. Dobra. Rzućmy kierunek. Dobrze mówię, na lewo. Dobra. I teraz... Gdzieś tu jest przystanek. Zapewneż. Tylko przez mokry chodnik nie widzę tego przystanku. No bo przejechałem. Kolejna wypłata. Jeszcze jeden przystanek i... South Gellert Drive. Otwórz mapę. South Gellert Map. Aha, nie mogę edytować. Czyli muszę się tak wypatrzeć. South Gellert. A skąd ja mogę wiedzieć? Jak ja jeżdżę. South. No nie widzę. Pewnie teraz dla odmiany powinienem powiedzieć się. Nie. Czyli nie. Ej, proszę mi tak po pasach nie przychodzić. Dobra, idziemy z koksem. Spuszczają mnie, dobra. I teraz będzie ostatni przystanek pętla. Zobaczymy, co będzie następnego do zrobienia. Bo wydaje mi się, że raczej mi się uda. No. Spełnić to zadanie i ulepszyć te przystanki. Jeszcze powinno być ten poprawne użycie dzwonka. Dobra, dobrze, że przyhamowałem, bo bym pojechał prosto. Dobra, zakręt zaliczony. Nie ma się co śpieszyć. Teraz będzie na końcu w lewo, dobra.
Aha, przekroczyłem prędkość. Czy wychodzi, że dozwolona prędkość to 30. Jadąc z górki, rozpędziłem się do 31. Chyba jest git. Dobra. I następny przystanek jest ostatnim w tej karierze, na tej trasie. Zarzućmy kieruneczek i się zatrzymujemy. Spróbujmy idealnie. We hope you enjoy your visit to this incredible city. Remember, the more tram stops we establish and develop in those districts, the faster the entire area will grow and prosper. Okej, nie to. Czyli tak. Czyli tutaj West. Ulepszmy przystanek. Nie da się. Super. No patrz, też się nie da. Tutaj też się nie da. Bo to nie był nasz przystanek, dobra. To jest, co to jest za dzielnica? Oakwood. Zobaczmy. Dobra, to się da. Thanks to your hard work, our network is steadily growing. And the quality of our service is on the rise. The tram in Angel Shores is becoming an unstoppable force. Oh, and I just received some exciting news. We can now extend our network to the suburbs on the west side of the bay. Plus, our highway route construction is making excellent progress. It won't be long before we connect. Well, drobne zakłócenia na linii. Both on and off the road. It's high time we change that. Our first step is to connect the districts of Millbrook, Baytree, Copperpot and Greenwood. Dobra, co ty chcesz? Połącz dzielnicę Millbrook i przestań już gadać. Potrzebują tramwaju 02. Okej. To stworzymy nową trasę, zapewnesz. Dzielnica Millbrook. Gdzie to jesteś, dzielnico? Czyli to jest to. Baytree. Bay. Gdzie jest Bay? Aha, dobra. To. Copperpot, czyli to. Okej. To połączymy, tylko pytanie. Tu jest zajezdnia, dobra. Czyli z zajezdni ruszamy jakoś tutaj, powiedzmy. Nie w tą mańkę, Stefan. Okej. Teraz idziemy do koperka, tak? Koperek jest gdzie? To jest koperek? Serio? Jeden przystanek ma tylko? To jak będziemy wracać chyba. Aha. Tylko to i tak nie wyjdziemy tędy. Chyba, że nie, to bez sensu by było tak jechać. No ale tak na logikę zrobić takie kółeczko. Dobra, spróbujmy. Tak. Tutaj. Okej, wykręcamy. I musimy... Gdzie to wjechać? To jest co innego. Aha, to jest to. Dobra. Tak. Mamy dużo dziennych, widzę. Za dużo. A Millbrook jest, widzę, głównie dzienną trasą. Ej, serio? Nie da się ten od tej strony? To trochę smutek, powiem. Tak. To jakby to zrobić? Dobra, niestety. Olejmy tą stronę jednak. Bez sensu.
weszło. A, czyli pojedziemy zatem. Bo to od tej strony, dobra. Czyli tak, tu. Śmigniemy tutaj. Najwyżej coś wywalne, tak. I zawracamy zasadniczo, tak? Okej, ale to nadal mamy za dużo dziennych. Ale to sobie zaraz poradzimy. Chyba, tak. I to będzie kółeczko. Przydałyby nam się przynajmniej trzy nocne. To skorzystajmy może zatem z tego. Czyli to musi być przystanek numer 7. Okej. Tu moglibyśmy dać kolejny taki. Dlaczego ty chcesz od tej strony jechać? Kurde, no. Ja to tego nie ogarniam. A, dobra. Ja pierdziu. Muszę przestawić jako 8. O. Jest elegancko. I teraz weźmiemy tego. I ten ma być 9. O. Jest elegancko, nie? Piękne kółeczko. Stąd wyruszymy, to pojedziemy. Zrównoważona trasa. Zastosuj. Let's roll up our sleeves and focus on developing these new districts further. We need to expand our tram stops in this area to kickstart their growth. Keep in mind that the more tram stops we establish developing these districts, the faster the entire area will flourish. Let's get to work and together we'll transform these suburbs into thriving communities. Nie. Ale tu moglibyśmy przydzielić wolny tramwaj jakiś. Czyli co tak? Godzina szczytu stałe. Dajmy tego. Aha, on jest przydzielony. Zaraz. To jest do jedynki, to jest do dwójki przydzielone? Nie, nie jest przydzielone. Teraz jest przydzielone. Niech będzie, że po jednym tramwaju na trasę. To nie to chciałem. Ale przynajmniej mogę już edytować trasy. To jest pozytywne. Co jest? Się zaciąłeś? Dobra. Łodzi podwodnej szukasz, czy co? Nieważne. Teraz jeszcze chcę przydzielić do tej trasy ten... A nie, to źle chyba. Halo. To powinien być zabytkowy. Bo to jest zabytkowa trasa, dobra. Czyli tu przydzielamy drugi. Może dlatego mi tak wyje. Bo nie wiem. Dobra. Wszyscy przydzieleni. Idziemy se stąd. Płynie kierowca. A w sumie możemy tak zrobić. Okej. Okay. Jeśli płynie kierowca zaraz zjawić. Dokładnie. Nawet kierowczyni. No, a cóż, a my lecimy zatem. To chyba jest niedługa trasa, to... Co tak pisze? To jest co? Tram hub, dobra, jedźmy. Szybka podróż. Pytanie, da się tutaj tramwaj kupić też? Salon tramwajowy, o. 2800 tramwaj. 2800.
Dobra, kupmy. Dobra. Wycieraczki niech będą. Wybierzemy teraz, że chcemy jechać tą naszą cudowną trasą. Jedź teraz. Tym, co jadę. Otwórz menu mapy. I co ty chcesz ode mnie? No jesteśmy na trasie teraz. Otwórz menu mapy. No jestem. Co oni chcą ode mnie? Trasa jest ustawiona, no i... No nie mów mi, że koniecznie mam przydzielić ten. Co to grane jest? Nie wiem, coś się zwaliło. Albo ja czytać jak zwykle nie potrafię. Coś pominąłem? Otwórz menu mapy. Dobra, wiecie co? I tak bym musiał restart gry zrobić, więc zróbmy tak. Pojedziemy w następnym odcinku tą trasę. Mam nadzieję, że po restarcie gry się odwali ode mnie te otwórz menu mapy. Bo nie wiem, co ta gra chce ode mnie. Dzięki w każdym razie za obejrzenie kolejnego cudownego odcinka. Na kolejny zapraszam. Myślę, że znowu w środę, jeszcze nie jestem pewien, ale może wtorek, środa, coś ten deseń. A tymczasem uciekam. Hej.